Hej wszystkim. Ja myślałem, że przyjdę dzisiaj tradycyjnie z przeglądem co ciekawszych exploitów, ale niestety kilka z nich jeszcze nie powychodziło. Czekamy na VMware'a, czekamy na OpenSSL'a. VMware myślę, że będzie bardzo spektakularny, bo pozwala na wyjście z VM-ki do hosta. Co prawda w sandboxie, ale nadal jest to dosyć poważny błąd. A mój cykl Lightning Talków chciałem rozszerzyć o pokazywanie Wam niektórych narzędzi. No i na pierwszy rzut oka idzie trochę podstawa podstaw, ale pewnie nie wszyscy korzystali z tego narzędzia albo nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o SQL Injection. Mówiliśmy o wycieku danych, a więc to się idealnie łączy z tym, jak pięknie błędy typu SQL Injection pozwolą wyciekać Wasze dane. Jest takie piękne rozwiązanie, które to zautomatyzuje, ale zacznijmy od tego, jak to działa. SQL Injection, jak pewnie większość z Was wie, bo to trochę nie ten kanał, ale w jednym zdaniu powiem, pozwala na wstrzyknięcie pewnych fragmentów zapytania SQL. No i teraz jak mamy jakiś formularz, ja mogę sobie coś w niego wpisać i on sobie nie działa, a w momencie, kiedy wpiszę poprawne dane, a oczywiście poprawne dane to nie, to pojawia się informacja, że się zalogowałem. Ale mogę też wpisać coś takiego, i dostanę error albo informację o tym, że jestem zalogowany. To zależy od tego, jak to sobie spreparujemy. No i teraz możemy wykorzystać tą informację i spróbować zeksploitować dany formularz. Widzicie, jak poprawiłem SQL, to nagle się okazało, że jestem zalogowany, podając im poprawne dane. Jak to wygląda w kodzie? Tu też to są raczej podstawy, nie ma nic za bardzo odkrywczego. Mamy prosty skrypt PHP, który w rzeczywistości łączy się do bazy danych, wykonuje prostą SQL-kę, nic szczególnego tutaj nie robi. Minus jest oczywiście taki, że nie dokonujemy żadnej walidacji treści. No i wydawałoby się, że drobny błąd nie za bardzo może coś z tym zrobić. Zwróćcie uwagę, że tutaj wyświetlamy ID tego użytkownika i nic więcej. No i teraz przejdźmy, jak to w rzeczywistości można wykorzystać. Mamy takie bardzo zgrabne narzędzie, które nazywa się SQL Map. Trochę czasu już istnieje na rynku i ono bardzo dobrze automatyzuje pewne procesy, jeżeli chodzi o badanie SQL Injection. Pozwala robić to w różnych parametrach, w formularzach i tak dalej. I jak się do tego zabrać? Przede wszystkim klonujemy sobie repo ze SQL mapem, wchodzimy do katalogu, widzimy, że jest gotowy, mamy zainstalowanego Pythona. No i teraz, żeby tego użyć, uruchamiamy sobie bez żadnych parametrów, widzimy mniej więcej, o co on nas prosi. Możemy dopisać je, żeby to było trochę sprawniej, po prostu polecę po localhoście. No i teraz nasz formularz, jeżeli sprawdzimy sobie wcześniej, nasz formularz wysyła się postem i tu mamy pola w payloadzie, które są wysyłane. Możemy zobaczyć, jak one wyglądają w oryginale. No więc te pola musimy przekazać do naszego SQL mapa. I teraz, żeby zautomatyzować cały proces i odpowiadać na pytania domyślnie, tak jak on proponuje, to dopisujemy batch. Podajemy metodę. I teraz, co chcielibyśmy zobaczyć? Ja na pierwszy rzut chciałbym zobaczyć, jakie są bazy danych w ogóle w tym SQL-u. Proszę bardzo, trwało to jakiś ułamek sekundy. Dostaliśmy od razu informację o tym, które pola są eksploitowane, w jaki sposób i jak możemy to wykorzystać. I tu mamy wypisane bazy danych. Jeżeli ja sobie wejdę teraz do MySQL-a i zrobię show databases, to w rzeczywistości takie bazy danych są. Przygotowałem je wcześniej. No ale to nie jest wszystko. Ja sobie tylko tutaj sekundę wyczyszczę cache, żeby trochę nie zakłócał testów. To są bazy danych. Pamiętajcie, że to jest prosty formularz logowania, który wyświetla tylko ID. Równie dobrze możemy sobie wyświetlić, no wcześniej miałem cache, a więc to tego nie było widać. On testuje różne metody wykonywania SQL Injection, wykrywa wersję bazy danych, wykrywa, czy dana metoda działa, czy nie, które pola działają, które nie. Tu widzicie, padają pytania, na które tryb batch automatycznie odpowiada.
No i na końcu dochodzimy do sytuacji, że pole login jest podatne i jakie są przykłady wykonania SQL-ki w danym polu, jak można to wykorzystać. Możemy sobie wziąć ten fragment, przykleić do formularza i też zobaczymy. Zobaczcie, prostą komendą wylistowałem wszystkich użytkowników, którzy są w bazie danych, no ale możemy równie dobrze chcieć zobaczyć coś więcej, zobaczyć ich hasze haseł, żeby je połamać. Oczywiście użytkownik musi mieć do tego uprawnienia, ale praktycznie możemy chodzić po wszystkich miejscach tej bazie danych. Mamy tabelę users, którą mogę sobie dopisać. Proszę bardzo, od razu widzę całą zawartość tej tabeli, nadal wykorzystując ten jeden prosty skrypt. No ale ktoś by powiedział, ok, ale to jest za proste, bo nasz skrypt wyświetla coś, dlatego przygotowałem drugi skrypt, który różni się tym, że nie wyświetla tego ID, czyli jest to tak zwany blind. No i blind SQL injection od zwykłego SQL injection różni się tym, że bardzo często operuje się na czasach wykonania. Robi się jakąś komendę, która się wykonuje na przykład 5 sekund. Jeżeli widzimy, że SQL-ka wykonuje się 5 sekund, to znaczy, że ten SQL injection wszedł pomimo tego, że on nie jest nigdzie wykonywany, tak wyświetlany. No i teraz, jeżeli spróbujemy w blind mode odpalić, to zauważcie, że tu już wszędzie pojawia nam się słowo blind. Ten test skryptu trwa dużo dłużej. Dużo to znaczy jakieś 20-30 sekund dłużej, no bo on musi sobie pozwolić. No i zobaczcie, że w efekcie, pomimo tego, że nie mamy wyświetlonych żadnych danych ze skryptu, nadal jesteśmy w stanie wyświetlić wszystko to, co nas interesuje, a więc ponownie możemy zobaczyć usersów, czy tabelę, które są, zauważcie, że on trochę inaczej je wyciąga, trwa to dłużej, no bo jestem blind mode, ale w rzeczywistości nadal to wszystko potrafi wyciągnąć. Teraz ja Was gorąco zachęcam na koniec do przetestowania sobie SQL mapa na jakichś swoich stronach, zdecydowanie na swoich, nie wykonujcie niezamówionych testów bezpieczeństwa, chyba że dana strona uczestniczy w programie Bug Bounty, to oczywiście tak. No, zauważcie, że to jest bardzo proste. Ja tutaj wprowadziłem tylko formularz, który uważałem, że jest podatny, podałem, jakie są pola, nawet nie wypełniałem ich treści, a SQL Map zrobił wszystko za mnie. Równie dobrze możemy podać URL z jakimś parametrem, który uważamy, że może być podatny, może nie, i SQL Map sam będzie tym parametrem żonglował, a na koniec udostępni Wam te wszystkie metody. Bo zauważcie, że jak ja już coś zrobiłem, to teraz wykonanie tego, on już wie, w jaki sposób odwoływać się do danego serwera, gdzie ten SQL injection jest, jak się zachowywać i on potrafi wyciągać te dane na bieżąco. Z mojej strony to tyle, oddaję głos do studia, a Wam życzę sukcesów w używaniu SQL Mapa i wesołych świąt.